Powróćmy raz jeszcze do bartoszyckiego przystanka, miejsca otwartego na różne aktywności grup społecznych. Dlatego właśnie tu zorganizowane zostało twórcze spotkanie Fundacji Lelka, któremu z góry towarzyszyła część integracyjno-charytatywna. Radość z dzielenia się dobrem to niewątpliwie wartość dodana do wielu realizowanych przez Fundację Lelka projektów, za którymi zawsze niesie się chęć wsparcia innych. Fundacja działa od maja 2020 roku i tak, pokonując po drodze trudności, m.in. związane z pandemią, małymi krokami dociera do mieszkańców, swym zasięgiem obejmując kolejne grupy, z którymi warto zmieniać codzienność. Tak naprawdę dopiero w tamtym roku, w listopadzie, pierwszy projekt, pierwsze działania. No i w tym roku to już są 3 projekty, więc w przyszłym mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Co wpływa na chęć aktywności? Oczywiście pozytywny odbiór mieszkańców, którzy tak jak fundacja czerpią radość z dzielenia się tym, co wokół, możliwością edukacji i rozwoju, a przy tym działalnością charytatywną, co jest częścią kolejnego działania pod nazwą Kierunek Równe Szanse w Edukacji. Rozwój potencjału dzieci to nasza przyszłość. Jest to projekt, w którym dzieci z naszego powiatu otrzymały od nas indywidualne korepetycje, ale oprócz tego, że chcemy poprawić sytuację w edukacji naszych dzieci, to chcemy ich nauczyć również takich społecznych zachowań, żeby to nasze przyszłe społeczeństwo, nasze dzieci, nasza przyszłość wiedziały, jak ze sobą chociażby rozmawiać, jak sobie pomagać, co to znaczy wolontariat, akcje społeczne, co to nam daje przede wszystkim, tak? Nie tylko, że my dajemy coś od siebie, ale nam to też bardzo dużo daje. I tu zrodziła się wspólna akcja charytatywna, w której niemałą rolę odegrały z pozoru zwyczajne poduszki i ogromny talent uczestników projektu. Koło Gospodyń Wiejskich w Kromarkach przekazało nam poduszki, które dzieci ozdabiają w tej chwili, kolorują, piszą jakieś miłe słowa. I te poduszki zostaną przekazane do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby dzieci integrowały się ze sobą i wiedziały, że każdy kolega, koleżanka jest tak samo ważny, jest równy i nie ma jakby barier do tego, żeby ze sobą rozmawiać i się ze sobą bawić wspólnie. No my jesteśmy głównym jakby pomysłodawcą tego projektu, ale no bez innych by się tutaj nic nie zadziało. Przede wszystkim pozyskaliśmy środki z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, a współpracujemy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kromarkach, które przekazało nam poduszki do malowania, oraz z Stowarzyszeniem Dolina Róż, które udostępniło nam to wspaniałe miejsce, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i tutaj możemy śmiało sobie organizować takie inicjatywy i tutaj mogą wjeżdżać dzieci na przykład na wózkach. Z racji tego bardzo zależało nam na tym miejscu. Zresztą jest to piękne, nowe miejsce, więc bardzo mile nas tu goszczą. Więc tak naprawdę bez tych wszystkich osób by się nie zadziało. Oczywiście bez moich wolontariuszy w fundacji również. Jesteśmy młodą organizacją, ale mamy już kilkoro wspaniałych wolontariuszy i naprawdę nabieramy wiatru w skrzydła dzięki nim. Co dało się zauważyć podczas tego sobotniego spotkania, otwartego na ogromne pokłady energii? My projektujemy nasze projekty tak, żeby każdy mógł w nich wziąć udział. I dla nas integracja jakby nie ma barier. I tego chcemy uczyć nasze dzieci. Nie integrujemy się tylko w swoim towarzystwie, tylko zapraszamy po prostu wszystkich. Ja tu robię poduszkę dla innych dzieci. Jaki masz pomysł na tę poduszkę? Żeby jakby miś przytulał kogoś, żeby przytulał go, obejmował rękoma. To ważne, by brać udział w takich zajęciach, takich spotkaniach integrujących? Tak, bo to jest bardzo miłe dla innych osób. Nas bardzo cieszy taka frekwencja, jaką tutaj widzimy. Mamy tu artystyczne dusze, które zechciały do nas przyjść i nas troszkę wesprzeć, ponieważ my tak nie do końca wszyscy jesteśmy uzdolnieni artystycznie, więc bardzo nas to cieszy. Wszystkich odsyłamy do aktywności Fundacji Lelka, która pomaga w wielu obszarach, ale przede wszystkim uczy, jak żyć bez barier, jak się otwierać na innych i ma to ogromne znaczenie w budowaniu lepszej przyszłości, w której główną rolę odegra dzisiejsze młode pokolenie.